Dzisiaj szczególny dzień dla nas, dlatego że oczywiście nowa perspektywa to jest coś, o czym komunikujemy od ładnych paru tygodni, a nawet miesięcy. I nowy program, ale dzisiaj mamy inaugurację pierwszego naboru z nowej perspektywy. I to naboru adresowanego dla przedsiębiorców, co bardzo istotne. Czyli pierwszy w ogóle nabór w nowej programie Funduszu Europejskiego dla Polskiego, to nabór dla przedsiębiorców. Warto chyba dodać, że jesteśmy w ogóle pierwsi w kraju, więc dotychczas żaden z programów regionalnych nie ogłosił żadnego naboru. Jesteśmy pierwsi, to jest program właśnie adresowany do przedsiębiorców i to na infrastrukturę oraz działania związane z badaniami i rozwojem. Czyli niezwykle ważny obszar działania naszych przedsiębiorstw. Bardzo nam zależy na tym, aby nasze przedsiębiorstwa były innowacyjne, aby były w stanie opracowywać różnego rodzaju nowe zupełnie technologie czy nowe produkty, a do tego jest potrzebny pieniądz. Ja zawsze o tym powtarzam, że innowacje to jest ten obszar, w którym pieniądz publiczny jak najbardziej jest właściwym jego użytkowanie, dlatego że to jest obszar, który wiąże się z dużym ryzykiem, z dużymi kosztami. Nie każdego przedsiębiorcy na to stać, zwłaszcza w tym obszarze, który wspieramy, bo przypominam, że jak zawsze działania Polskiego Centrum Rozwoju Gospodarki są adresowane dla małych, średnich, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa opolskiego, więc rusza to, już dzisiaj ogłaszamy, nabór trwa do 21 kwietnia, projekty od 300 tysięcy do 1 miliona złotych, więc niemałe projekty, nie bardzo ważny obszar, liczymy na to, że nasi przedsiębiorcy no będą mieli ciekawe projekty, które będziemy w stanie dobrze ocenić, tak aby ich dofinansować. Wróćmy jeszcze do długo wałkowanego tematu. Te pieniądze to są czy mają być? No, my jesteśmy przekonani o tym, że pieniądze europejskie to jest rzecz, która musi się wydarzyć. W związku z czym nie czekamy na kolejną odsłonę spektaklu, który jest, no, który obserwujemy z coraz większym zadziwieniem i w oparach coraz większego absurdu. Mówię oczywiście o kwestiach praworządności, o naszym dostosowywaniu się, o ustawach, które są odsyłane do Trybunałów Konstytucyjnych, które nie wiadomo, czy są Trybunałami Konstytucyjnymi. To jest rzeczywiście polityka taka na, chciałbym się powiedzieć, na wysokim poziomie, ale niestety na bardzo niskim poziomie. My robimy swoje. Mamy możliwość, mamy podpisany program, mamy zaliczkę, która wpłynęła już do województwa opolskiego, uruchamiającą możliwość finansowania, więc nie czekamy. Liczymy na to, że nie będzie z tym kłopotów. Nasi przedsiębiorcy są dla nas najważniejsi, w związku z czym jesteśmy pierwsi w kraju, nie zwlekając, nie oglądając się na żadne perturbacje.